Za chwilę tutaj na scenę poproszę małżeństwo Marty i Czarka, którzy przyjechali do Płocka z Ciechanowa i powiedzą swoje świadectwo doświadczenia Pana Boga, Jego łaski, spotkania Go w codzienności. Pośród różnych kłopotów, problemów, które gdzieś tam w życiu rodzinnym, małżeńskim czy zawodowym się po prostu zjawiają każdego dnia. Chciałbym poprosić, żebyśmy wspólnie się pomodlili krótko przed świadectwem Marty i Czarka. Panie Jezu Chryste, prosimy Ciebie, poślij Ducha Świętego. Poślij Ducha Świętego na nas tutaj zgromadzonych, na nas wszystkich, a w szczególny sposób na Martę i Czarka, aby to, co będą mówić, dotykało naszego serca, dotykało ich serca, ich życia i przenikało także naszą rzeczywistość. Prosimy Ciebie, przybądź Duchu Święty, Duchu miłości, Duchu prawdy, Duchu pokoju. Przybądź Duchu Święty, który jesteś tym, który daje siłę i męstwo do dawania świadectwa żywego Boga. Prosimy Ciebie przez wstawiennictwo naszej kochanej Mamy Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Nasza kochana Mamo, módl się za nami. Serdecznie zapraszam Panią Martę i Pana Czarka tutaj do nas na scenę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi za zaproszenie. Będzie nam bardzo miło podzielić się z Wami naszą historią. My jesteśmy małżeństwem od 24 lat. Mamy czwórkę dzieci. I te dzieci narodziły się z naszej wielkiej miłości. Pan Bóg dał nam na początku naszego małżeństwa taki dar, że bardzo się kochaliśmy. Nawet myślę czasami, że za bardzo, ponieważ ta miłość bardzo często przysłaniała mi Pana Boga. Jednak w miarę upływu czasu to nasze małżeństwo zaczęło podupadać. Pojawiły się problemy, pojawiły się trudności i bardzo ciężko było nam pewne rzeczy poskładać. I 3 lata temu nastąpił taki bardzo ważny dzień w naszym życiu. To było 8 grudnia. Ksiądz, który był w domowym kościele, do którego należymy od 7 lat, zaproponował, abyśmy zawierzyli się Jezusowi przez ręce Maryi. My już wtedy byliśmy w bardzo dużych kłopotach małżeńskich. Myśleliśmy, że w momencie, kiedy się zawierzymy, te wszystkie nasze problemy znikną. Jednak, jak się okazało, nie minęło kilka miesięcy od tego zawierzenia, a nasze małżeństwo się rozpadło. Któregoś dnia, pamiętam, to była sobota, mój mąż przyszedł do mnie i powiedział mi, że to już jest koniec, że się rozstajemy. Wyobraźcie sobie moją rozpacz. Nasza czwórka dzieci, 20 kilka lat małżeństwa i nagle całe życie ci pada. Nie wiesz, co dalej będzie. I ja pamiętam, jak wtedy się modliłam. To był moment, kiedy byłam naprawdę bardzo na dnie. Ja pamiętam, że się bardzo modliłam w taki sposób: Panie Jezu, ja już nie jestem w stanie mojego małżeństwa poukładać. Proszę, Ty się tym zajmij. Wiecie, to jest taki czas w małżeństwie. Ja szczerze wierzę w to, że każdy, kto idzie za swoim powołaniem, to w miarę upływu czasu, jak za tym powołaniem idzie, też znajdzie w tym powołaniu krzyż. I to był taki moment, kiedy ja wiedziałam, że ja pod tym krzyżem już upadam. I ja wiedziałam, że jeżeli Pan Jezus nie przyjdzie mi z pomocą, to ja się nie podniosę. I co chcę Wam powiedzieć, to to, że ci, którzy się zawierzyli Maryi, nigdy nie zostają sami.
I ja bardzo czułam jej opiekę, mimo tych wszystkich okoliczności, które działy się wokół mnie. My przez jakiś czas z moim mężem żyliśmy w separacji. Nie spotykaliśmy się ze sobą, ani nie byliśmy w stanie ze sobą rozmawiać. Wszystko, co już wykrzyczeliśmy do siebie, to już padło i nie zostało nic. Ja w żaden sposób nie mogłam nawet odebrać telefonu od mojego męża. Natomiast minął pewien czas i mój mąż zadzwonił do mnie i mówi: wiesz, skoro nie jesteśmy w stanie tego poukładać, ani ze sobą rozmawiać, to zacznijmy przynajmniej raz dziennie ze sobą się modlić. I zaczęliśmy się modlić przez telefon, w ogóle się nie widząc, każdego dnia jeden różaniec. I wyobraźcie sobie, że tak w miarę upływu czasu ta nasza historia powoli zaczęła się składać. Nadszedł 8 grudnia. Po raz kolejny zadzwonił telefon i mój mąż powiedział do mnie: słuchaj, przyjedź do mnie. Jest dzisiaj godzina łaski. Wspólnie pomodlimy się o nasze małżeństwo. No i ja pojechałam. I tak jak powiedziałam wcześniej, Maryja nigdy nie zostawia tych, którzy są jej zawierzeni. I tak w miarę upływu czasu zaczęła nam składać to małżeństwo. I przed komunią naszej córki Marysi zadzwoniła do nas koleżanka, która jest pediatrą, i zaprosiła nas do świętej wody. Pojechaliśmy tam na 24-godzinną mękę pańską. To jest około 27 godzin modlitwy. Zaczyna się mszą i kończy się mszą. Przez 24 godziny adorujemy Najświętszy Sakrament. I my tam razem z moim mężem i z naszymi przyjaciółmi, którzy są też tutaj dzisiaj z nami, klęczyliśmy przed Najświętszym Sakramentem. I wyobraźcie sobie, że ja po raz pierwszy w życiu tak naprawdę całą sobą poczułam tam obecność Pana Jezusa. On przyszedł do nas, On nas objął. Ja wiedziałam, że mam do czynienia z prawdziwym Jezusem, że to nie są żadne moje uczucia ani fantazje. Ta miłość była tak wielka, tak ogromna, tak bardzo zawładnęła mną, że wiedziałam, że wracając do domu, ja już nigdy nie będę takim samym człowiekiem. I co się okazało, to też tak samo czuli nasi przyjaciele, którzy byli z nami. I wracając do domu, postanowiliśmy, że nie przejdziemy nad tym zdarzeniem do porządku dziennego. My będziemy dalej się spotykać z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie. I zaczęliśmy czwartkowe adoracje. W miarę upływu czasu te adoracje się zaczęły wydłużać, były to też adoracje nocne. A niedługo po tym padł pomysł, aby została w Ciechanowie utworzona kaplica wieczystej adoracji. Tę kaplicę otworzyliśmy pół roku temu. Współtworzyliśmy ją z innymi osobami właśnie z Ciechanowa. I ona działa już pół roku. I każdego dnia, wyobraźcie sobie, że tam przychodzą ludzie tacy jak my. I ta kaplica żyje, oddycha. My tam się spotykamy z ludźmi, którzy zdecydowali się swoje życie także spędzić z Panem Jezusem, tak jak my. I oni przychodzą. Mówi się, że na jedną godzinę w tygodniu, ale tak naprawdę to nie jest prawda, ponieważ tam przychodzą ludzie częściej niż na jedną godzinę w tygodniu, ja wiem sama. Jest tak olbrzymia potrzeba serca, że nieraz w ciągu dnia tam jedziemy, ewentualnie w nocy. I co chcę wam powiedzieć, to to, że ja sobie nie wyobrażam, żeby moje małżeństwo trwało bez adoracji Najświętszego Sakramentu i bez Eucharystii. My razem z moim mężem, który tu stoi obok mnie, klęczymy w każdy czwartek w nocy od 2 do 3 i prosimy Pana Boga, żeby leczył nas i leczył nasze małżeństwo. Chcę wam powiedzieć, że adoracja zmienia serce. Moje zmieniła w taki sposób, że ja nauczyłam się przebaczać.
Na pewno jak żyjecie w związkach, to wiecie, jak bardzo boli, gdy ta druga osoba cię zrani. I ja wiem, że jak idę codziennie na Eucharystię i mówię, aby Pan Jezus wybaczył mi grzechy, tak jak ja wybaczam innym, to bardzo często mam na myśli mojego męża. Bo wiem, że nie ma innej drogi jak wybaczenie. I my często w czwartki, też jest tutaj z nami nasz synek 6-letni, który z nami od 2 lat adoruje. I my często też chodzimy z nim. To jest dziecko, które chciało z nami być od samego początku na adoracjach. My bardzo nie chcieliśmy go ze sobą zabierać ze względu na to, że baliśmy się, że będzie po prostu innym przeszkadzał. Natomiast on od 2 lat z nami adoruje, co więcej, adoruje z nami w nocy. I to jest dziecko, które się nauczyło ciszy, które doskonale wie, z kim my tam jesteśmy. Nieraz, bo mamy taki podgląd na kaplicę, nieraz tam wchodzimy i patrzymy, też czuwamy nad tym, żeby Pan Jezus nie był sam. I on mówi, że na przykład są 3 osoby w kaplicy. Ja mówię, jak to są 3? Są 2. Nie są 3, bo jeszcze jest Pan Jezus. Więc ma doskonałą świadomość tego, z kim my się spotykamy. Ja ostatnio byłam na rekolekcjach i usłyszałam takie słowa. Nie wiem, czy macie świadomość tego, jak długo Pan Jezus po przyjęciu Eucharystii jest w waszym sercu. Czy wiecie, jak to długo trwa? Ja też nie wiedziałam i dostałam taką odpowiedź. Tak długo, jak na to pozwolicie. I my właśnie do tego tak podchodzimy, czyli w momencie, jeżeli my w naszym małżeństwie będziemy zapraszać Pana Boga do tego, żeby z nami był, to On zostanie z nami tak długo, jak tego będziemy chcieli, bo nam obiecał to przy sakramencie małżeństwa. Chciałem jeszcze powiedzieć, że my tak naprawdę wcześniej, przed tymi 2 latami, nigdy wcześniej nie adorowaliśmy Pana Jezusa. Jak w niedzielę na sumie była adoracja, unikaliśmy tych mszy. Staraliśmy się albo nie przychodzić na tę mszę, albo szybciutko opuszczaliśmy Kościół. Nasza świadomość i obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest w nas, w naszych sercach od 2 lat. Ważne jest to, żebyśmy też wiedzieli, że najważniejsza jest Eucharystia, że nic lepszego w ciągu dnia nie może ci się przytrafić, jak bycie na Eucharystii, jak przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca. W Ciechanowie jest kaplica, pierwsza wieczysta kaplica diecezji płockiej. Przyjeżdża tam regularnie, w każdym tygodniu, ksiądz biskup Szymon adoruje, kiedy może, i jego szlak pielgrzymi jest przez Ciechanów, wtedy zawsze nas odwiedza. Mamy około 400 takich strażników, którzy są zapisani na godzinę. Oni gwarantują wszystkim pozostałym, którzy potrzebują przyjechać do Pana Jezusa dniem lub nocą, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pan Jezus nami, ludźmi grzesznymi, nieudolnymi, posługuje się, zaprasza nas właśnie na takie świadectwa. Zaprosił nas też do podjęcia drugiej misji otwierania, tworzenia takiej kaplicy wieczystej adoracji w Mławie. Marzymy i nie wiemy, czy kiedyś Pan Jezus również zapuka do Płocka. Wierzymy, że też tak będzie i taka kaplica powstanie. Tych kaplic naprawdę powstaje bardzo dużo. I w tych miastach, w tych przestrzeniach, gdzie jest adoracja, gdzie jest kaplica, tam widać mniej przestępstw,
Tam jest więcej miłości w małżeństwach, w rodzinach. Także zapraszamy was wszystkich serdecznie do tej adoracji, do uwielbiania Pana Boga przed Najświętszym Sakramencie, przed Najświętszym Sakramentem. Jeżeli martwicie się o swoje rodziny, jeżeli martwicie się o swoje dzieci, co z nimi będzie, jeżeli chcielibyście, aby wasze małżeństwo naprawdę było pobłogosławione przez Pana Boga, to bardzo was zachęcam. Oddajcie mu ten czas, bądźcie z nim, a gwarantuję, że poznacie go. I to poznanie będzie powodowało, że będziecie szczęśliwi. Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Kochani moi, bardzo dziękujemy jeszcze raz pani Marcie i panu Czarkowi.